Siemaneczko, moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z gry Eurotruck Simulator na moim kanale. I jak widzicie, jesteśmy dzisiaj. Otworzyłem sesję na pokojach i na ten odcinek jeszcze nie załączył. Może ktoś tam jej dołączy. Mam też wybrane zlecenie z rynku ładunków. Mam też całą czapkę już tutaj. Mamy ładunek ryż z Katowic do Cagliari we Włoszech. Także z tym zleceniem sobie dzisiaj tutaj poświgamy. Więc nie tracąc zbytnio czasu, po prostu sobie śmigamy. Ale zobaczymy. Najpierw tutaj, najpierw ktoś będzie musiał dołączyć. A czy ktoś dołączy, to się przekonamy. Teraz w ogóle mój garaż mijamy. Po prostu tego wam pokażę, jeżeli zdarzy jeszcze. Tutaj jeszcze możecie się zdarzyć, ale jest ok. Przy okazji tak wyglądała lepsza panu, jak na razie zwykła biała, taka sztampowa, jaką można kupić w sklepie. Ale też jest jaka jest, że tak powiem. Nie ma co wybrzydzać. Jak się zarobi troszkę kasy, no to się nie będzie ulepszać. To znaczy, by również, jak na razie widzicie, że mam 20 tysięcy ledwo na koncie. Także tak, nie mówię. Jak się coś fajnie zarobi, no to tak jak mówię, będzie się ulepszać na czepkę. Żeby zarobić, to trzeba nie jeździć, że tak powiem. Mamy ile? 2214 km do celu, więc spory kawałek. Także troszkę pojedziemy. Mamy gdzieś stację benzynową rezerwę. W sumie na razie zjeżdżać nie musimy na nią, więc nie będziemy się tym jakby przejmować, że tak powiem, póki co. Tą stację benzynową. Po prostu śmigamy przed siebie na razie. Aczkolwiek na pewno czy później tak będziemy musieli zajechać. A tu bunkier w ogóle jakiś żeśmy mieli, ciekawie. A tam gdzieś w tle jeszcze jeden jest. Fajnie, fajnie.
ciekawie na pewno, że tak powiem, że są tutaj takie rzeczy nawet porobione, jak właśnie bunkry. Fajnie popatrzeć na takie rzeczy. Więc ciekawie. Także ciekawie. Śmigamy. Ładnie się rozpędzamy. Pierwsze spoczko. Kierowcy też nam zaniedba jakieś przychody też powinni przenosić. Więc też powinna gdzieś tam jakaś kaska wpaść jeszcze. Więc spoczko. Spoczko. Dobra, wytręciłem tą prędkość. Trzeba zjechać na 100 km. Szkoda. Fajna się. Dało mi się zbudować tą prędkość. Cóż, tankować to może nie musimy, ale już tutaj kawy się nabijemy, się wykonały. Idźmy na kawę, cyk. Czekajcie, coś jeszcze sprawdzę. Dobra, czekajcie. Jak wy tu daleko macie do swoich celów, tak jakby? Ty jesteś bardzo daleko, czemu ty nie masz żadną kuchenną? Nie masz serce. Czemu tak, za 96 godzin? Zdrowia, tak często, że ze 7 na bez paku. A to jest spoczko, spoczko. Czy mi się podoba? To jest za 11, no dobra. Dobra, idziemy dalej w takim razie, moi drodzy. Naszą trasą. Bliziutko. Czy na bliziutko. Coraz bliżej do celu, więc... Więc jest spoczko. Dobrze, po prostu śmigamy. Sam przed siebie, że tak powiem.
mamy właśnie kierunek Italia, więc przesłaczka. Więc wiemy tą Italię. Śmigamy, że tak powiem. To w ogóle na nowe tereny wjeżdżamy. Okej. Znaczy na nowo. Jest to na trasę, którą my jeszcze żeśmy nie jechali. W sumie. Także spoko. Odkryje nam się coś nowego. Cynk. I lecimy tutaj w tą stronę, dobra. No i proszę, już mam poniżej 2000 km do przejechania. Także elegancko. To mi się podoba, że tak powiem. Cynk. Dobra, to się rozpędzamy się w takim będzie razie na nowo. Chociaż no nie przesadzamy, bo te zakręty tutaj są zjadliwe niekiedy. Trzeba się łatwo wywalić. Także trzeba uważać momentami na tych zakrętach. Ale dobra, damy radę, że tak powiem. No, wyjeżdżamy do Czech. Okej. Tak, dlaczego padało strzyżku? Zgłupiałem, jak to jest. Ale dobra, mniejsza z tym, że tak powiem. Na razie. Skupmy się na naszym celu. Tak, na spokojnie. Tak, tu już trzeba było się hamować na tym zakręcie, bo kurczę, prawie nas wywaliło. Niedobrze, niedobrze. Ale dobra, udało nam się wyratować, także to jakby najważniejsze. Bank zabrał raty kredytu, no dobra. Spoczko. Kierowca nam tam dochody powinien też za chwilę przynieść, więc wszystko się tam zaraz powinno ładnie odrobić. Także tam luzik. Zaraz znowu wjedziemy na tereny, które znamy, czy które już odwiedzałem. Z których jechałem, a może tak, że tak to powiedzmy.
I tak moi drodzy nadal nie wyzdrowiają, nadal. Trzyma mnie chory. Trzyma mnie to cholerne przeziębienie, no ale cóż. Cóż zrobić, jak się nic nie zrobi? Także. Że tak powiem, trzeba jakoś żyć. Też nam tu zaczyna padać i. No dobra. A tu wycieraczki cyk-cyk. My tu zjeżdżamy w ogóle, dobra. Spoczko. Pobieramy prędkości. Czemu ja unikam? Czemu mam w ogóle włączonego LED? Dziwne, ale dobra. Niech i tak będzie. Jezusie. I to jest to właśnie, o czym mówiłem. Jest się łatwo można ładować barierki. No ale też tak dobrze, że niewielkie te uszkodzenia się nawet zrobiły. I ładunek się nie uszkodził, także spoczkę. Przez spoczko. Tyle dobrego w tym złym, że tak powiem. Wybaczcie, moi drodzy, nie wysypiam się ostatnio. Widzieliście i znowu prawie się wpasowałem w barierki, no. Ejejejejej, nie dobrze. Że tak powiem. Cyk, cyk. Przestaje padać spoczko. Spoczko, spoczko.
Polska. Prześmigamy. Jak wiem, 1745 km na dobra. Cyk. Do celu dość daleko. Teraz staramy się tam w miarę szybko dojechać. Żeby nie było. Czy trzeba było przyhamować przed tym pieruńskim zakrętem? Także cyk. Chciano na konwojece, coś nikt nie dołącza, o dziwo. Dobra, i to nie, że tak powiem, marudzić nie będziemy z tego powodu. Także to nie ma co. Po prostu jedźmy swoje, skupmy się na tym, co mamy tutaj zrobić i przejechać. Miałem gdzieś jakąś miejscowość, miałem po lewej stronie. Dobra, i przed nami tunel, ciekawie. Kocie, no, kocie się coś marudzi. Pieruńska maruda, że tak powiem. Nie wiem, co mu ostatnio, że on tak kurde marudzi. Ale strasznie się ostatnio stał marudny mój koteł. Większe nie wiem, co on tam. Sobie
ubzdurał, że będzie marudził. Lewy cynk. Czekamy na Węgry, no dobra, okej. Dobra, cyk, strasznie kręcę te drogi tu, no. Gdzie choroba? Nie podoba mi się to, nie lubię krętych dróg, że tak powiem. Cynk. Czekajcie, muszę ogarnąć kota, bo przecież normalnie będę się zamiałczy. Zaraz do was wracam. Jestem z powrotem, moi drodzy. Musimy jechać dalej. Przecink. Ścigamy. Tym bardziej, żeby 1498 km do końca. Więc trzeba cisnąć. No przy czym ucisnąć przed siebie. Teraz z powrotem dobrać tą prędkość, którą mieliśmy. Ale to się da zrobić, jest to do zrobienia, chociaż widzę, że jakieś bramki tu przed nami se powymyślali. No dobra. Idziemy tutaj, cyk. Okej. Pięknie. Pięk. Rozpędzajmy się. To słońce gdzieś tam się chyli ku zachodowi. Za nami z tyłu. Widać je w lusterku. W sumie według czasu gry jest 19:35 minut. W sumie logiczne, że ona mu zachodzi. Dobrze, spoczko.
Sim. Już gdzieś tu pod Wenecją jesteśmy? Ciekawie, ciekawie. O, w ogóle tutaj jedziemy na tą Wenecję. Dobra. Niech będzie. Niech i tak będzie. Że tak powiem. Stacja benzynowa. Nie zajeżdżamy, nie ma co. Może na następną jakąś sobie zajedziemy po drodze. Także zobaczymy. Czy tam gdzieś tam jakaś jeszcze będzie ta stacja benzynowa. Na razie znowu bramki widzę przed nami. Tutaj mnie nie łapie. No, jeszcze myślę. Już tak normalnie też już widać. Kocie! Cholerna marudo! Że denerwuje mnie już ten kot. Nic, tylko miał i srał, i miał i srał. Cały dzień, kurwa. Miał srał. I kodem. No tak, tylko jak się tak niełatwo nie da wejść do menu. No czekajcie, bo przecież brawa nie łuka trupie tego kota pieruńskiego. Łuka trupie. Zaraz wrócę. No, kurde mać, zaubiję tego kota. Czekajcie, widzimy się za chwilę. Zatrzymam to nagrywanie, bo... Dobrze, moi drodzy, więc wracam już do was. Kod ogarnięty. Możemy jechać dalej. Czemu mi to światło w ogóle zniosło? Jeżeli nie jest zapalony, nie wiem, dobrze, nieważne. Mniejsza z tym, że tak powiem. Jedźmy w drogę. Dalszą drogę przed siebie. Cynk.
tam we wtorek mamy ślibę dopiero. Mamy planowaną dostawę, dobra. Wiesz, na spokojnie. Śmigamy przed siebie. Do Wenecji zjeżdżamy, nie zjeżdżamy do Wenecji, jedziemy dalej. Także okej. Śmigamy. I znowu bramki, bo jak ja kocham bramki. Zjeżdżamy na podpinę odcinek drogi. Spoczka. To będziemy odbijać w ogóle, dobra. Może być. Może być i tak. Większy cynk. Możemy sobie wybrać długie światła, żeby widzieć więcej, że tak powiem. Także cynk. No i dobra. Lecimy przed siebie. Prosto do celu. Cyk, 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 cyk. Lecimy prosto, dobra. Okej. Raczej pomijamy bramki, o jak miło. Jedziemy tutaj prosto, dobra. Znowu trzeba przewyhamować. Okej. A, że to za drogi w ogóle. Tutaj. Zjazdy, rozjazdy. Normalnie grubo. Dobra, za tutaj też pominiemy bramki? Też pominiemy bramki, wow.
spoko, przynajmniej trzeba zwalniać się, wyhamowywać. Że to mi się podoba. Tu lecimy prosto, dobra. Elegancko, cyk, cyk. No i dobra, nawet przyhamować nie trzeba było, nie wiadomo jak. Wystarczyło spuścić go sobie na los, no i zjedźmy sobie tutaj na kawę i zatankować też by się przydało. No dobra. Pierwszy kawał, cyk. I teraz lecimy zasunkować. Okej. Zatankujemy. Do pełni na poproszę, że tak powiem. Dobra, dobra. Okej, śmigamy. Tunel do tunelu, a nie, jednak nie myślałem, że to kolejny tunel jest, a jednak nie, no dobra. Ale proszę o ręce, mamy po lewej stronie, okej. Fajnie. Fajnie, fajnie, jak to mówią. Thank you.
Tak. Coraz bliżej, że tak powiem, naszego celu. Większy luzik. Luzik, luzik, mamy luzik. Każdym kilometrem coraz bliżej. Pik. Piękne promienie, 1077, dobrze. Fajnie szybko leci. Także luzik. Luzik, pełen luzik, jak to mówię. I bramki, super. Dzisiaj trzeba wyhamować.
Pode ir. Widzę bramki, nas tam czekają. Już na mnie nie mogli to widać. Także no okej. Niech będzie. Że znowu bramki. Przejeźdźmy to przez to.
coś. Słuchaj, to nie doświadczasz tego, trzeba wyłączyć, bo już widzimy więcej. Spoczko. Kolejne bramki. 550 km na cel. Dobra. Słuchajcie, elegancko. Okej. Daliśmy dobra. Jedziemy tutaj o odkryte miasto Neapol. Okej. I tu gdzie to jedziemy, dobra. Aż jak to się nakręcić trzeba, to jest też niemożliwością normalnie. Na stację nie wjeżdżamy, bo nie musimy. Irondo. Obrazek elegancko. To w ogóle do portu tu będziemy wjeżdżać, dobra. Okej. Może i budzi tak. To nowy punkt widokowy. Okej. A to zajedziemy sobie też na ten punkt widokowy.
Nieodkrytą agencję pracy też dobra. Mamy się tu tak nakręcić. Ciężko. Dobra. Ale pokombinujemy i damy radę. Mówi takowy jest tutaj, dobra. To odwiedźmy. Ten punkt widokowy, port w Nepalu. Dobrze, ok. Spoczko. Żeby zobaczyć, jak to wygląda z każdej strony. Także fajnie. Ochroniarz sobie stoi. Ciekawe, ciekawe. To taki budynek fajny. No to stoją tiry sobie. Okej. No tutaj ta właśnie droga, którą żeśmy jechali. Fajnego tego punktu widokowego. A tam góry w ogóle są fajne. No dobra, no to możemy jechać dalej w jakimś układzie. Już do tego portu i na prom. Jedziemy tutaj, dobra. Cyk i tutaj. Cyk. No i koło tego budynku, co widzieliśmy na tym. Wiem i tych tirów. Okej. Znaczy tiry to naczepki same praktycznie są. Nie tam tiry, no ale dobra. Dobra. No tak, Barcelona, nie. Do Barcelony nie pójdziemy. Nie grani. Tu pójdziemy. Na tę wyspę do Kaligrani. Gliari. No, tak dokładnie. Wykuć tu pięknie wyspę po nasięgnięciu, okej. I da nam to ze 137 km. O panie. Już bliziutko. Spoczko. I to spoczko. Jeszcze zauważyć lewym dolnym rogu, to sprawia dwa osiągnięcia nam wpadły. Także fajnie. Lubię, jak wpadają osiągnięcia. Już tam nasz cel widać. Podróży, także elegancko.
Ale w sumie co się dziwić, że go widać, jak nam zostało 16-15 km, więc rzut beretem, że tak powiem. Więc spoczko. Dobra, lecimy tutaj. Cyk, pięknie. Dobra, uszkodzenia odemku nie ma, więc trzeba powiedzieć, że trasa niemalże idealna. Dobra. I do tego firmy wyjeżdżamy, cyk. Wejdź. Jeszcze, żebym się nie wyrzekł z skrętem, no. Grubo. Dobra, pęk. Parkuję, pęk. No i cyk. Tutaj na parking. No, jeszcze żebym się przyjechał, ale dobra, cofnijmy. Jeszcze. Dobra, pyk, proszę bardzo. Dobra, polecamy silnik i rozładowujemy na czapce, proszę bardzo. Doskonale, jak nie, 26 poziom. Ładnie wszedł. Dobra. Dobra, weźmy sobie ekologiczną jazdę, cyk. I dobrze, moi drodzy, w takim razie w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapeczki w górę. Kto jest nowy na kanale, niech zostawi, niech strzeli subika z dzwoneczkiem, by nie przegapić nowych filmów na kanale. I cóż, ja się z wami już dzisiaj żegnam. Dobrze, do zobaczenia w kolejnym filmie na kanale. Siema.